Hej, kolejny miesiąc z nami, więc jest to idealny czas, żeby sobie ten miniony miesiąc, żeby luty podsumować sobie pod względem kosmetycznym. Dzisiaj tym się właśnie zajmiemy i będzie jak zawsze bardzo ciekawa mieszanka tych tańszych i droższych kosmetyków. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. I tradycyjnie zaczynamy od pielęgnacji i w tym miesiącu coś mi się tutaj z pielęgnacji przytrafiło. To jest tak naprawdę produkt, którego ja też bardzo często używałam latem, ale jakoś on się, wiecie, zapodział gdzieś w kosmetyczkach i po prostu nigdy o nim nie wspomniałam, a ostatnio do niego wróciłam. To jest krem z marki Dr. Jart i to jest Cicaper, chyba tak się tę nazwę czyta. I to jest bardzo dziwny kosmetyk. To jest krem, który zapewnia nawilżenie, tak jak większość kremów, natomiast on jest zielony. To jest krem, który w trakcie, kiedy my go wpracowujemy w skórę, kiedy go wmasowujemy czy tam rozkładamy, on zaczyna się robić beżowy i nawet nie tyle, że przybiera kolor naszej skóry, tylko właśnie ten koloryt ujednolica i redukuje zaczerwienienia na maksa. On jest właśnie jakby pod tym względem sformułowany, żeby te zaczerwienienia zneutralizować. Wszystkie zaczerwienienia się uspokajają, naprawdę ta skóra wygląda taką wypoczętą. No i właśnie przez to, że on się robi delikatnie beżowy, to ten koloryt jest taki ujednolicony. No rewelacja, naprawdę świetny kosmetyk, idealny do takich mega szybkich, super minimalnych makijaży, kiedy danego dnia może nie chce się Wam malować tak w pełni, ale chciałbyście coś tam dla siebie zrobić, żeby troszkę może lepiej wyglądać, no to to jest idealne. I czasami go zostawiam już tak, po prostu nakładam sporą ilość, wsmarowuję, aż właśnie przestanie być zielony i ewentualnie, nie wiem, albo tak zostawiam, albo wiecie, daję korektor pod oczy i utrwalam go jakby trochę jakimś pudrem. I to jest wszystko naprawdę od razu, jest 100% do lepszego samopoczucia. Także naprawdę mega dziwny krem, ale naprawdę bardzo pomocny i rzeczywiście zapewnia rezultaty. No i dodatkowo on ma tutaj filtr 30, więc jeżeli akurat na tym Wam zależy, to dodatkowy plus. I można go używać właśnie jako jakby taki minimalny makijaż twarzy, albo po prostu użyć go pod podkład i wtedy go traktujemy bardziej może jako taką bazę neutralizującą, wiecie, właśnie przez to, że on tak silnie redukuje te zaczerwienienia i uspokaja cerę. Także jeżeli takie macie problemy z cerą, to polecam się zainteresować. I już przechodzimy do makijażu i tutaj mam, tak jak w przypadku poprzednich ulubieńców, gdzie pokazywałam Wam z Fenty podkład, korektor i puder, tak samo teraz mam taki zestaw i tutaj chodzi o całą serię Can't Stop, Won't Stop z NYXA. Widzieliście w zeszłym miesiącu na moim kanale zapewne test ogólnie całej tej serii, jeżeli jeszcze go nie widzieliście jakim sposobem, to tutaj w rogu znajdzie się odnośnik do tego filmu. Bardzo się polubiłam ze wszystkimi produktami, zarówno z korektorem, podkładem, jak i z pudrem. Podkład jest bardzo ładny, świetnie się utrzymuje, zapewnia takie naturalne krycie, ale nie wiem, co NYX sobie myślał, wpisując na tym opakowaniu full coverage, bo full coverage to na pewno nie jest. To jest podkład o, powiedzmy, średnim lub słabym do średniego krycia. Naturalnie wygląda na skórze, jakoś super zbudować go też nie można, bo zaczyna wyglądać już nieładnie, więc jakby pewne ograniczenie co do jego krycia jest, ale ogólnie wygląda naprawdę bardzo ładnie i też fajnie się przynajmniej na mojej skórze, czyli takiej normalnej lub suchej, utrzymuje. Bardzo szeroka gama kolorystyczna do wyboru, są żółte, neutralne, oliwkowe odcienie. Świetne, naprawdę, polecam. Korektor bardzo mocno kryjący. Jak chcecie zobaczyć moje autentyczne, natychmiastowe zdziwienie w momencie, kiedy zaczęłam go nakładać i on zakrył wszystko, to właśnie odsyłam Was do tego filmu z testem. Świetny, naprawdę bardzo dobry korektor, bardzo mi się podoba. Ja jestem tak naprawdę cały czas między odcieniami. Często się łapię na tym, że mieszam dwa odcienie, a mam ich trochę, więc akurat, wiecie, jest to u mnie możliwe, więc nawet tam Wam nie powiem, który dla mnie jest odcień idealny, bo często właśnie to mieszam, ale pod względem krycia, jak i komfortu pod oczami na tej delikatnej skórze, rewelacja, bardzo mi się spodobał jeden z ulubionych moich korektorów w ostatnim czasie. Też bardzo właśnie często po niego sięgam. No i ten puder też jest super. Ostatnio w Chat Makeupie próbowałam przetestować ten ciemniejszy odcień pod oczy. Był za ciemny, ale znalazłam ten kolor light i też się nadaje ten puder pod oczy. Już Wam potwierdzam, też bardzo ładnie tej skórze pod oczami wygląda. To jest puder, jeżeli jeszcze nie wiecie, który, on jest bardzo drobno zmielony,
ale on nie jest do końca matowy. Właściwie zależnie od tego, w jaki sposób go będziecie go aplikować, to tak zwinie się trochę jego wykończenie. Jeżeli go wklepiecie w skórę na przykład puszkiem, czy zwykłym płatkiem kosmetycznym, czy też gąbką taką do podkładu, to jego wykończenie będzie bardziej matowe, ale jak zaczniecie go wpracowywać w skórę kolistymi ruchami, dosłownie tak wiecie, przesuwać po skórze, to wydobywa się z niego blask. Ale to nie jest blask drobinek, to nie ma nic wspólnego z drobinkami. Tutaj drobinek się w ogóle nie doszukacie. On natomiast w momencie, kiedy go wpracowujemy, uwalnia z siebie taką satynę. Bardzo mi się ten efekt podoba. Podoba mi się, jak to wygląda na skórze. Tym bardziej, że ja ostatnio właśnie coraz bardziej też tą cerę rozświetlam, zarówno mieszając podkłady z rozświetlaczami i też takie pudry rozświetlające, więc no, podoba mi się po prostu. I też myślę, że będzie wiele z Was zadowolone, kiedy użyjecie go pod oczy, bo no, bardzo ładnie na tym obszarze też wygląda. Wygładzę tę skórę, też daje taki właśnie lekki blaszczek, bym powiedziała. Bo to nie jest taki pełen blask, wiecie, to jest blask. A to, co on robi na skórze, jak jest wprasowany, no to jest taka satyna, bardzo elegancka i bardzo ładna. A skoro w temacie pudrów jesteśmy, to chciałabym Wam polecić świetny puder prasowany z półki drogeryjnej i to jest Belle z tej najnowszej kolekcji Beautylicious. To jest według nazwy wygładzający puder upiększający, w ogóle on tak przepięknie pachnie gumą balonową, mambą, to jest mamba. No właśnie, tak się zastanawiałam, co mi to przypomina. To jest mamba, to jest na 100% zapach mamby. A puder jest bardzo wygładzający, natomiast jest też niesamowicie satynowy. Ja go bardzo lubię do właśnie tego mojego triku, czyli czyszczenia zewnętrznego kącika po blendowaniu. Nawet jeżeli się Wam wydaje, że na 100% wszystko jest rozblendowane, to jak przejdziecie sobie właśnie takim pudrem prasowanym po zewnętrznym kąciku, to on po prostu wchodzi na następny poziom. Wszystko jest jeszcze piękniejsze i jeszcze bardziej dopracowane. Ale ogólnie wiecie, na całą twarz też bardzo ładnie wygląda. Jest bardzo zdrowy, satynowy, taki kremowy w dotyku pod palcami. No i też ma spore krycie, bym powiedziała, więc jeżeli chcecie go użyć takim większym pędzlem, tylko jako powiedzmy taki szybki puder mineralny, makijaż taki, wiecie, żeby tam wyrównać trochę kolory, to też się Wam to sprawdzi. No przepiękny, bardzo ładnie to wygląda. Zresztą dzisiaj też mam zastosowany, też mam użyty ten puder wiecie, jakby w pomocy przy blendowaniu. Mówiłam, że ostatnio lubię takie subtelne, całościowe rozświetlenie cery. No właśnie, następny produkt jest potwierdzeniem tych słów. Jest to puder rozświetlający z Bourjois. To jest puder, który jest sypki i który ma w sobie takie mini drobinki rozświetlające. Ostatnio mówiłam Wam o nim w filmiku na temat zamienników droższych kosmetyków, bo ja go porównałam do tego pudru Glow z Laura Mercier. Tylko tutaj się różnią te dwa pudry akurat kolorystycznie i też jest taka różnica, że tego pudru z Bourjois możemy użyć od razu na mokry podkład i to nie wpłynie na to, że podkład na przykład robi się ciemniejszy czy coś w tym stylu. Ogólnie też polecam, odniosę Was do tamtego filmu na temat zamienników, bo tam jeszcze kilka innych rzeczy fajnych też poleciłam. A ten puder po pierwsze bardzo mocno pachnie, bardzo ładnie pachnie. To jest taki typowy zapach Bourjois. To jest, jak kojarzycie zapach róży z Bourjois, to jest właśnie to samo. Jest też niesamowicie miałki, rozświetlający i taki wygładzający. Naprawdę bardzo na skórze ładnie wygląda. Też go dzisiaj mam tak całościowo, czyli strefa T i policzki. No, rewelacyjny jest, bardzo go lubię. Jedynie ubolewam nad tym, a właściwie nad dwoma rzeczami, że jego pojemność jest bardzo mała. To jest 3,5 grama, tak? Dobrze, 3,5. I też jest to, z tego co wyczytałam, edycja limitowana, więc też nie wiem, jak długo on będzie dostępny. Ja w ogóle na niego trafiłam całkowicie przypadkowo. Robiłam sobie zamówienie w jakimś tam sklepie internetowym i wiecie, już tak dorzucałam, bo miałam za małą wartość, żeby to darmowa przesyłka była i coś tam dorzucałam. No i jakiś tam puder, nie? Sypki z burżułami. Pudry sypkie lubię, zobaczymy. No jest rewelacyjny, naprawdę świetny. No a cena jest na pewno plusem, bo to jest około 25 zł, zależnie w którym sklepie internetowym na niego traficie. Ale jeżeli taki lekki efekt rozświetlenia cery przy okazji utrwalenia podkładu lubicie, no to polecam ten puder. I przechodzimy do makijażu oczu. A jeśli chcemy, żeby makijaż oczu był trwały, to oczywiście zaczynamy od bazy. Ja się ostatnio bardzo polubiłam z pewną bazą, którą już Wam jakiś czas temu, chyba w styczniu, pokazywałam na kanale. I jest to, uwaga, prawdziwa baza do powiek. To nie jest korektor, tylko typowa baza i to jest ten produkt z Pretty Vulgar. To jest marka, którą dostaniecie w Douglasie. Takie ma bardzo ładne stędy, może nie szafy, ale takie stędy, które są takie urozmaicone. Ogólnie też znowu Was odniosę do poprzedniego filmu, w którym robiłam
test marki Pretty Vulgar. I to jest baza, która w sobie ma już troszeczkę koloru. Ona jest tak minimalnie beżowa, natomiast w momencie, kiedy my ją rozsmarowujemy na powietrze, to ten większość tego koloru się wytraca, ale coś tam zostanie. To nie jest taka totalnie przezroczysta baza, że wszystkie żyłki i zaśnienie dalej przebijają. Nie, trochę tam ten kolor neutralizuje, ale co mi w niej urzekło, to jej trwałość. Ona jest rewelacyjna pod tym względem. To jest baza, która po prostu no, do normalnych cieni, wiadomo, sprawdza się świetnie, ale do pigmentów, do sypkich produktów i do takich produktów typu, takich cieni typu te turbopigmenty z Glam Shopu, które mają też takie jakby duże płatki, jest wymarzona. To jest ogólnie bardzo dobra baza jako zwykła baza pod cienie, ale świetnie też sprawdza się właśnie w roli takiego kleju do bardziej problematycznych konsystencji czy do bardziej zróżnicowanych wykończeń, bo wtedy chcemy, żeby coś się bardzo mocno przykleiło na jakąś mokrą bazę, ale zarazem, żeby to było utrwalone. No i ta baza nam właśnie robi wszystkie te rzeczy. Więc ja jej używam zarówno na całą powiekę, też dzisiaj mam ją pod makijażem oczu, jak i też tak punktowo, jak ja lubię na przykład, jak przykleję sobie tutaj na wewnętrzny kącik jakiś pigment, to tak minimalnie, punktowo, pędzelkiem nałożona baza też sprawdza się świetnie. Dla mnie to jest produkt porównywalny do tej bazy z NYXa, czy z Too Faced, czy z Makeup Revolution, takie typowe bazy pod brokaty, wiecie, Too Faced Glitter Glue, z tą małą różnicą, że akurat ta baza z Pretty Vulgar ma w sobie tą minimalną ilość koloru. Pewnie chciałabym, żeby tego koloru było trochę więcej, no ale to jestem ja, już mam pewne przyzwyczajenia, natomiast i tak bardzo mi się podoba, jak ona się zachowuje. Nie wiem, wiecie, może to jest jakiś problem przy formulacji, że takie bazy zastygające, takie bazy przedłużające trwałość nie mogą mieć koloru, nie wiem o co chodzi, ale czekam, aż jakaś marka taką bazę właśnie stworzy. No i właśnie a propos, to jest baza też zastygająca, jeżeli nałożycie sobie trochę na rękę i na przykład nie zużyjecie całości, to zobaczycie, że nawet ta kropelka po prostu po pewnym czasie zastygnie, no co właśnie jakby potwierdza długotrwałość tego makijażu. A ta baza połączona z tymi pigmentami to już jest w ogóle mistrzostwo świata. To są nowe pigmenty z firmy Affect. To jest ta kolekcja znaków Zodiaku. I też dzisiaj na oczach mam dwa pigmenty z tej kolekcji. To jest Aquarius tutaj we wnętrznym kąciku i na całej powiece jest Libra. I to akurat te dwa pigmenty, to są takie tradycyjne pigmenty, które, z którymi na pewno jesteście zaznajomione. Czyli to są delikatne, jakby rozświetlające pigmenty, które rzeczywiście są duochromowe i mają w sobie przepiękne refleksy. Więc tak rozmaicają to oko, mają też większe drobinki takie rozświetlające, coś tak jakby a la brokat. Przepięknie to wygląda na oczach, zresztą myślę, że akurat widać, zwłaszcza ten wewnętrzny kącik, jak to wygląda. Więc niezależnie, czy użyjecie ich na jasny makijaż, czy na ciemny makijaż, naprawdę będzie to wszystko wyglądało przepięknie. No i mówię jeszcze z tą bazą z Pretty Vulgar, to jest kompletny, długotrwały, bardzo zwracający na siebie uwagę efekt. A jest jeszcze jeden pigment, który przypadkowo jest też moim znakiem zodiaku, czyli to jest Taurus, czyli byk. I to jest pigment, który jest bardzo podobny do tej Libry, bo Libra to jest taki różowy, opalizujący na złoto, może lekko limonkowo. A to jest róż opalizujący na złoto, tylko ciemniejszy, już taki bardziej głęboki, powiedziałabym, róż. Natomiast to jest pigment na czarnej bazie. Więc nałożenie go na przykład na jakiś mega jasny, delikatny makijaż oczu nie do końca może się okazać dobrym pomysłem, no bo właśnie on jest ciemny. Pod pewnymi kątami, jak wiecie, jak sobie na przykład nałożę go na rękę i tak go przesuwam, to widać, że on jest czarny albo bardzo, bardzo ciemny, a pod niektórymi kątami dopiero się pojawia, zależnie jak światło trafi po prostu, pojawiają się te inne refleksy, te właśnie ta duo czy wielochromowatość. Więc nałożenie go raczej się tu wiąże z ciemniejszym makijażem, w którym on się ładnie zgra i będzie tworzył spójną całość, a nie będzie przytłaczał tego makijażu i nie będzie, wiecie, jakoś odwracał uwagi od innych elementów, ale ogólnie wszystkie trzy są przepiękne. Ogólnie cała kolekcja jest piękna. Tam są takie też gagatki, których myślę, które wielu z Was będą interesować, takie zielone, no boskie. Także ogólnie zostawiam Wam linka do całej kolekcji też w opisie. Takie błyszczące pigmenty, jak wszyscy wiemy, służą do takiego urozmaicenia makijażu oka, żeby coś tam się fajnego zadziało, a czasami też się przydadzą, jak nie do końca coś nam wyjdzie w cieniowaniu matami, to błysk jest w stanie wszystko uratować i przykryć. I kolejnym takim produktem, który jest
przepiękny i który też już tam się gdzieś przewinął na kanale w minionym miesiącu. Jest cała paleta wypełniona takimi właśnie przepięknymi rozświetlaczo-odwracaczami uwagi. I to jest paletka z Paese Beauty Rocks. I tutaj, tak, musiałam sprawdzić nazwę, wcześniej pomyliłam, tak, Beauty Rocks. I to jest paleta wypełniona cieniami foliowymi, bardzo mocno pigmentowanymi, takimi bardzo miękkimi, niektóre mają takie wręcz płatki w sobie i są bardzo rozświetlające i boskie po prostu. Myślę, że boskość to jest idealne słowo, które opisuje tę paletę. I tak mi się wydaje, że ta paleta znajdzie większe zastosowanie u osób, które są wizerzystami, a nie u dziewczyn, które na przykład malują się na własny użytek. No chyba, że jakoś strasznie lubicie szaleć z kolorem. Bo wiecie, no jako wizerzysta na pewno docenicie tę różnorodność kolorów i faktur i to, jak cudownie one wyglądają w połączeniu właśnie z innymi kolorami. Natomiast oczywiście, jeżeli jesteście maniaczkami koloru i lubicie na sobie wykonywać kolorowe, to też Wam się spodoba. Tylko taka jakby po prostu uwaga, że jeżeli lubicie takie dzienne, zwykłe, rozświetlone makijaże, to raczej będziecie korzystać tylko z tej części lub tylko z kilku odcieni, a te same kolory można kupić osobno, właśnie jakby wiecie, takie może nie wkłady, ale właśnie pojedyncze cienie w Paese o też o większej pojemności, więc jeżeli tylko kilka kolorów się Wam stąd podoba, to może lepiej się będzie zainteresować właśnie tymi pojedynczymi wkładami. Natomiast paleta jako koncept, jako ogólnie sam wykonany produkt, super i bardzo mi się podoba. I ostatni produkt na dziś jest to maskara, po którą ostatnio najczęściej sięgam, czyli produkt z Pixi i to jest Double Brush Mascara Lash Lift. To jest tusz, który ma dwie szczoteczki. Ja bardzo lubię takie rozwiązania, bo jestem taką, wiecie, maniaczką precyzji, więc jak mi się jakoś tak nie do końca układają rzęsy, jak chcę, żeby się układały, to no muszę czasami zmienić szczoteczkę i tak dalej, a tutaj mam wszystko w jednym. Ogólnie myślę, że to jest bardziej przeznaczona maskara dla osób, które tuszują górne i dolne rzęsy i jakby dlatego ten drugi pędzelek, ta druga szczoteczka jest taka mała, bo ta pierwsza jest bardzo duża, z krótkimi ząbkami, a druga, zobaczcie, tutaj górę się wykręca, to mamy tą większą szczoteczkę, a jak odkręcę tylko górną część, to mamy taką mikro szczoteczkę właściwie grubości prawie tego patyczka, który wkłada nam tę maskarę do środka. I ogólnie formuła tuszu jest też super. Tutaj mi się nic nie osypuje, jest bardzo czarny, intensywny, ale jest różnica w wykończeniach też, zależnie od szczoteczki, której użyjemy. Jak nakładam tusz tą większą szczoteczką, to utrzymuje mega pogrubienie, ale jestem też w stanie bardzo fajnie rozczesać te rzęsy. Natomiast tutaj, kiedy używamy tej małej szczoteczki, to tak jakby tusz zmieniał wręcz swoją formułę, bo on, no wiadomo, nakłada mniej produktu na rzęsy wtedy, ale te rzęsy są jakby takie bardziej puszyste, co w przypadku tuszowania dolnych rzęs jest świetnym rezultatem. Ja ogólnie na co dzień tych dolnych rzęs nie tuszuję, bo wolę, kiedy te górne dominują, ale wiecie, jak robię pełen makijaż już taki bardziej zaawansowany jak dzisiaj na przykład, no to te dolne rzęsy wypadałoby podkreślić i wtedy po prostu ten mały grzebyczek jest wybawieniem, uwielbiam ten tusz. I ogólnie też chciałabym Wam przy okazji dać znać, że kosmetyki Zalando, kosmetyki Pixi pojawiły się na Zalando, także stamtąd właśnie ten tusz mam, tam go zamówiłam, także jakby co, to możecie nie tylko szukać kosmetyków Pixi na stronie Sephory, ale też na Zalando. I to wszystko na dzisiaj. To były już wszystkie kosmetyki, które otrzymały miano mojego ulubieńca lutego. Mam nadzieję, że się Wam ten filmik spodobał, że znaleźliście jakieś fajne kosmetyki, odkryliście coś ciekawego. Oczywiście informacje na temat wszystkich kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, znajdują się w opisie pod filmem. Tam też są linki, pod którymi możecie je znaleźć. A teraz czas na Was. Koniecznie dajcie mi znać, jakie były Wasze, jacy byli Wasi ulubieńcy z lutego. Co się Wam specjalnie spodobało i co Wam przypadło do gustu. Albo chociaż jedną taką rzecz mi wymieńcie. Jak już nie chcecie takiego eseju, piszecie tylko jedną rzecz, która Wam najbardziej zapadła w pamięć. Przypomnę jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają. Żeby mieć taką 110% pewność, że dostaniecie informacje o nowym filmie, to polecam Wam jeszcze obserwowanie mnie na Instagramie i śledzenie Instastory, bo tam Wam zawsze daję znać, kiedy film się pojawia. Już od samego rana daję Wam tam zapowiedź, także niczego nie przegapicie, bo ostatnio YouTube przechodzi pewne problemy, więc jak chcecie mieć pewność, to zapraszam Was też na Instastory. A jeżeli się Wam ten filmik spodobał, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!